Cześć i czołem. Zadanie numer 32 z matury maj 2021, poziom podstawowy. Mamy takie równanie. Widzimy ułamek i pamiętamy, cholero nie dziel przez 0, czyli 3x minus 2 nie może być 0. 3x nie może być 2, czyli x nie może być 2 trzecie, bo tu podzieliliśmy przez 3. Więc liczby, jakie mogę wziąć, to są wszystkie rzeczywiste, ale bez tego, co nam tu wyszło. Bo napisaliśmy, że x nie może być 2 trzecie. Więc nie mogę tej liczby brać pod uwagę w swoim rozwiązaniu. I dalej piszemy 3x plus 2 przez 3x minus 2 równa się 4 minus x. Mnożymy razy 3x minus 2. 3x plus 2 równa się 4 minus x. Razy 3x minus 2, otrzymujemy 3x plus 2 równa się 12x minus 8 minus 3x kwadrat minus 3x kwadrat plus 2x. Poukładajmy sobie trochę x na jedną liczbę na drugą. A czekajcie, jeszcze tutaj 3x plus 2 równa się minus 3x kwadrat plus 14x minus 8. Wszystko na jedną stronę. Więc mamy tak. 3x kwadrat plus 3x plus 14x plus 2 plus 8 równa się 0. Czyli 3x kwadrat. Czekajcie, bo 14 tu przenosiliśmy, więc tu jest minus. Czyli mamy minus 11x plus 10 równa się 0. Moje a to 3, moje b to minus 11, moje c to 10. Więc delta b kwadrat minus 4ac równa się minus 11 do kwadratu. Minus 4 razy 3 razy 10. To się równa. 121 minus 120 równa się 1. Pierwiastek z delty równa się pierwiastek z 1, czyli 1. X1 równa się minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Minus minus 11 plus 1 przez 2 razy 3. Minus minusem daje plus, więc mam 11 plus 1 przez 6, czyli mam 12 przez 6, to otrzymuję 2. I nasze x2 to się równa minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 11 minus 1. O, czekajcie, tak, o. Brum, 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 2 razy 3. To się równa, to się równa. 11 minus 1 przez 6, 10 przez 6, dzielimy przez 2, to mamy 5 trzecich. Czyli tak, 5 trzecich i 2 należą do naszej dziedziny, czyli naszym rozwiązaniem równania są te dwie liczby.